my type. But tell me, can you hit it right? Cause if I let you in tonight, you better put it da-da-down, da-da-down. Now we do it all the talk. I ain't playing anymore. You heard me when I said before. You better put it da-da-down, da-da-down. Make me say, you're the one I like. Come on, put your body on might. Keep it up all night. Don't let me down, da-da-down. Jak widzicie, płyniemy do Szwecji, do Darka Bieńka. Będziecie widzieć, co się dzieje dalej. Póki co na razie prosto wystartowaliśmy. Kuzyn od Darka powiedział, że dalej już parana moczy 2 tygodnie. 2 miesiące. Nie, płyniemy. Mój brat też posadził gołębie 10 na Brukselę. Dla mnie ważny lot też do zamykania C i E. Dla mnie nie grałem. Tam miałem pierwszego drugiego, ale to już chyba z 18 minęło na takie rozwinięcie bardzo. A teraz mamy do oddziału, do rejonu, do okręgu, do CIM, do mistrzostw Polski. Zobaczymy, no, czas pokaże. Także tyle, jak widać za nami morze, szerokie, głębokie, a my płyniemy i czekamy, aż dopłyniemy, będziecie widzieć to na pewno już jako relacja. No. Back up, can you handle? Get it all night, give me mad love. Don't be too nice, better man up. Now don't let me down, da da down. If I back up, can you handle? Get it all night, give me mad love. Dopływamy do brzegu, do Szwecji. Tam już widzę Bieniek flagą, które kiwa Polską. Zobaczymy, jak nas gości, a znając życie, że baran już 2 tygodnie się kisi. Baranie nie, ale mówi, że jak on przyrządzi, to będę jadł, mówi, niebieskie podniebienie. Także hodowcy, dopłynęliśmy, będziemy widzieć, co będzie się działo. No droga. Fajnie, wszystko mi się podoba, no zobaczymy, co dalej się dzieje. Może, zobaczmy, hodowcy, jest ekstra, ekstra. Super pogoda, no zobaczymy, gdzie pić. Witamy wszystkich hodowców. Witamy. Jesteśmy na punkcie wkładania. Przyszła mistrzowska drużyna polskich mistrzów. Na wkładaniu pierwszy lot młodych w klubie 20 w Helsingborgu. No i także emocje. I kiedy? 2 dni temu dałeś na 2 loty? Nie? Znaczy, no to przed, wczoraj. Wczoraj żeśmy kładli na loty narodowe Stare Gołębie, a... 600-700 kilometrów. Coś takiego, no nie wiem, dokładnie zaraz sprawdzimy, ale... Klama na bok. Nie. This is jeden ze starszych hodowców, którego mamy i na pewno jeden z hodowców, od którego można się dużo dowiedzieć, jak to wyglądało dawno lata, to jest Kenneth. Mi się przypominają stare dzieje jeszcze za dzieciaka na Śląsku, jak tego, no to coś podobnego ci hodowcy między sobą. Ale osaba! A, może Wiktor później pokaże tu na jednym, ile tych gołębników? 20 tutaj. 20 gołębników na jednym punkcie jest. A powiedz, Piotrek, bo ty to widzisz tak z perspektywy właśnie tego, kiedy byłeś młodym człowiekiem i wtedy też to tak wyglądało, że... To siedzą sobie, rozmawiałem, bo starsi mówią, młodzi gęby otwierają, słuchają. Ja tak mogę powiedzieć, że mi się tu podoba te młode, tam moje na Śląsku, to jeszcze pieniędzy nie miałem, czy to ci starsi hodowcy mi przypominają tych, co na Śląsku już nie żyją. I to tak to wygląda, no. A, bo teraz to jest nienawiść jeden drugiemu, to, a u nich widocznie to jeszcze nie zostało. No oni się tu przyjmują, znaczy się pokłócą się tam, ale coś, wiadomo, ale nie ma nienawiści jeden drugiemu. No co pomyśl, masz tutaj... A u nas jest, jak jeden wydruk zrobi, zobaczy, to jeden drugiemu by krtań wyrwał. No to tak ci mówię, oni tutaj mają tak jakby jeden punkt, nie? Popatrzcie, tu jest gołębnik i tam jest gołębnik, a... jest ten sam pomiar. I przyrodzi ci gołębie, nie? I mogliby się tam, a oni tak mają uzgodnione, ja nie wiem, jak tam, że jest ten sam pomiar, wiesz, gołębie lecą. I jeden jest lepszy, co tydzień ma przed nimi gołębiami, to jak oni się czują. Ale tak jest, bo tutaj, tu mamy trzykrotnego mistrza Szwecji. Szwecji? I'm talking about Joachim, that he was a 3-time Swedish champion, right? So if you beat a 3-time Swedish champion, you should be happy. I have been one time Swedish. I tutaj Kenneth był też raz mistrzem Szwecji. In 1981. W 81 roku.
czyli jedziemy, klub w ogóle składa się z 20 hodowców, tak? Oh, how many members we have right now? No, nie klub. Ta posesja tu jest około 20 gojemników. Na dzień dzisiejszy pewnie jest 13 zajętych, z czego jest 3 nowych hodowców, to nie dałem. Nas chyba dzisiaj wsadzi 11 albo 12. Rozumiem. No to jest Szwecja, znaczy tu masz jeden, takie coś samo jest w Malmo, w Trelleborgu mamy też takie same działki. I kurde, no w Göteborgu pewnie, znaczy w Hoganesie. No i tylko, że my jesteśmy chyba jeden, no w Malmo jest najwięcej, w Malmo i tam może jest, oni mają ze dwie, dwa razy większe jeszcze. To Darek, tutaj na chwilę obecną, który hodowca jest najlepszy? Gdzie, w tym klubie? Tak, teraz, tutaj, jest tutaj ten hodowca? Ja się go zapytam, żeby... They ask you, who's the best pigeon flyer in this club? In this club, for now. On mówi, że Joachim jako stary, nie, bo ja nie mam żadnych młodych i ja. Na młode, for young birds, it's me, but Joachim is... No. But you are in backup already. Backup. Yes. What? He already stopped. Yes, he stopped. On już przestał, już przerwał, nie? A ja lecę dalej, także w tym roku mistrzem Joachim, tutaj zostaje ja. Joachim jest hodowcą, tak? Któż mówię, Joachim? Joachim, Bartu. Joachim jest to hodowca, który jest najlepszym hodowcą tutaj na loty gołębi dorosłych, tak? No się w maratonach on wszystkie tu zdominował w tym roku i w ogóle, ale się wycofał coś tam, wiesz. No, Szwedzcy hodowcy kochają gołębie, rozumiesz? Oni widzą, że zgubią się im dwa dobre gołębie, on przerywa, nie leci na hamata jak w Polsce, czy gdzieś, wiesz, za tym wynikiem on ma wykichane na wynik. A to Darek, to tak, Piotrek... że Bruksela jest na Biergen zmieniona czy coś. Inna miejscowość, bo po prostu... Nie, Biergen to w Norwegii? Nie, to jest nie, nie 40 km od Brukseli chyba. Wiesz czemu, bo tam rano opady, może rano będą chcieli wypuścić z rana, nie wiem, no córka mi teraz we have... że zmieniono. Po pieczem. Dziękuję. Von Patek. O! Mają cztery dzieci od słynnego gołębia, od Vandena Bella z Patryka. A Patryk był sprzedany za 90 tysięcy euro teraz. A ja go kupowałem do 50, a poszedł za 90. Paul, best club in Sweden. Ten klub tutaj to jest trzeci najlepszy klub w Szwecji. How many members the most Sweden have? Ja się zapytam, ile tu było hodowców. Na początku, że to... The long time ago. Ponad 1000. I też umiera te w Polsce, młodych nie ma. Tak, no there's a lot of them already passed away and stuff, right? Yes. Dużo poumierało. No, nowych na rybku nie ma, tak wszędzie. Znaczy tutaj mamy tyle, że teraz dużo takich, przez te wojny, no to poprzyjeżdżało dużo ludzi z tych krajów, z Bliskiego Wschodu, kurde, tam. Zaczynałem lotować. Z Bałkanów, nie? Ale no, mówię, i zaczynałem. Tak, i to jest dużo takich, wiesz, obcokrajowców. Takie coś jak w Ameryce, wiesz, tak, w Chicago masz, jest. 100 hodowców, znaczy tam z 200 hodowców, z czego ponad 100 jest Polaków. Paru Belgów, tam jakichś tam i... On się zapisał w 68. Jutro w Chicago mają pierwszy... Dzisiaj starają. Ty, Piotrek, jakbyś mógł powiedzieć, bo jesteś tu osobą z zewnątrz. Bo, tak, ja to oceniam, że tu jest taka cisza, spokój, nie tak jak u nas w Polsce. Ponad 1000 gołębi na loty powyżej 900 km spadają. Zawsze powyżej 1000 gołębi. Z mojego widzenia, jak w Szwecji jestem, co ja mogę powiedzieć, to super mi się to podoba, że domki czyste, gospodarstwa, wszystko czyściutkie, to wszystko. Spokój, cisza. Spokój, cisza. Super mi się. W nocy, abyśmy my nie śpiewali, to by nie wiedzieli, że żyjesz, co? Tak? Podoba mi się. Czuję się tak jak na wsi. Super. No i przede wszystkim to, co ja zwróciłem uwagę, to jest właśnie taka cisza i spokój. Nie ma takiego pędu, że już, teraz, od razu. Nie, oni na luzie. Ale ja co widzę też, że tak między sobą oni takie normalni ludzie, no. Prości, normalni ludzie. Tamten to jest nauczyciel, dyrektor szkoły jakiejś tam muzycznej. Ale mówię, że tak, tak. We have four from this cafe. And all of them. Going to my house. Very, very good. Mają cztery tutaj w tych młodych i bardzo cały czas im do pierwsze siadają. No, so, dędzia. We talked about a change, Weta. Co to weta?
Co to jest beta? Odstawiam pieniądze. Mamy tu pod... Ja kiedyś zaczynałem w 95, miałem tego głowego i wety robiłem. To ja wtedy tym jednym gołębiem wygrywałem pieniądze. My tutaj mamy po 20 koron, to jest 2 euro od gołębia płacisz. No i pierwsze, ile się uzbiera gołębi, no to ile będzie z 1000, no to masz... No ale to nie wszystkie obstawią, nie? Na pewno, rozumiem, wiesz, to rozumiem. Jeden obstawi 10, drugi 20, no, jeden 3, nie? Czy 6. I do puli to idzie. I to idzie do puli i wszystko się dzieli 100% na... Rozumiem. Na pierwsze miejsce. Na trzy pierwsze miejsce. Także my coś tu zarobiliśmy. Ja lubię takie coś. Lubisz wygrywać. No każdy... Jak ci ktoś mówi, że ktoś wkłada gołębie, żeby sobie wkładać, to jest oszust. Bo każdy daje, to są emocje. To ja bym chciał, żebym przylatował, to by dał żonie, żeby mu wypuściła 10 km, nie? Ja na to chodzę, wygrywać. No tak, no to jest rywalizacja. To każdy... Znaczy, to ma być zdrowa rywalizacja. Nie to jakaś zawiść, co oni kurde... Ale tak jest, no. Zawiść, nienawiść jest. Szczególnie to, no... Między kolegami nawet, no. No tak robią, no ale co zrobił Piotrze? Nic nie zrobisz, zaraz... Dobrze, że ty mi nie zawiścisz, ani ja. O, to za daleko jest. Jak za daleko? No ale to ja bym patrzył, że wyż, no to czemu ty jesteś taki słynny? No, zrobiłeś mistrza Polski i co ci się należał przez tyle lat, kurde, a znamy się już parę lat i... 10 lat, ale i zawsze tam koło tego pudła skakałeś, a nie mogłeś... Chyba ktoś go posuwał przed tobą. Wiadomo, człowiek... Kopał, wiesz, Piotr już skakuje na pudła, puk, obok pudełka skoczyła, już, a teraz żeś się zatrzymał i od razu na to najwyższe podium, nie? Jeszcze szczęście trzeba mieć. No, wszyscy, no to oni ci to samo powiedzą, że tu trzeba mieć dużo szczęścia. To nie ma, że to leci, wiesz. No. Trzeba wiedzieć, co z tymi gołębiami zrobić, ale trzeba mieć no, wiele szczęścia. Powiedz Dariusz Szydowcom, ile włożyłeś gołębi? 108, bo jeden typę zjedziała. A, czyli 108 gołębi zakoszowanych, gołębi młodych, to jest pierwszy lot konkursowy, 100 ile, ile ma trup? Około, nie wiem dokładnie, zaraz zobaczymy, bo zaraz już będzie odczyt. Ale za... około 100 km. Około 100 km. Między 98 a 107, coś takiego. Mimo? Sista for Darek. That's it. Finish? Yes, finally. Already, thank you. Good. No właśnie, żeśmy skończyli koszowanie w klubie. Nie wiem, ile gołębi poszło tutaj u nas sesji. How many pitches do you have? 454, no? Yeah, około 500 gołębi poszło. 300. O, przepraszam. Ile? 350. A, 350 gołębi poszło tutaj od 8 hodowców. I teraz czekają na kabinę. 356 dokładnie. Młodych gołębi i tak mówię, to nie jest ilość, która przewraca, ale tu są odległości, które trzeba nadrabiać. To nie jest, ja akurat w tej sekcji mieszkam około 20 km krócej od nich. A ten oddział czy dystrykt, ja nie wiem, no to jest od Trelleborga aż do kurwa Göteborga, to masz ze 300 km. Rozłożenie oddziału. No właśnie, to tak ta mówię, to jest straszna rozpiętość. Rozrzut. Także tyle, no. No tyle, i jutro czekamy na gołębie. Wszystkim życzymy powodzenia. Lucky tilt. They say jeden Polish, dobry lot. And they're saying lucky tilt to you. That's the same. Ze srecią. Co? Ze srecią. Ze srecią. Ja? Ze srecią. Ja, lucky tilt. Dobry lot. Dobry lot. Dobry lot. Dobry lot. You see everywhere in Polish website. Dobry lot, Darek. Dobry lot. Dobry lot, Darek. Dobry lot, Sava. Sashrili. Sashrecią. Sashrecią, dobry lot. Good luck. Lucky you. Thank you. Good luck. 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 Przemyśleliśmy to, hodowcy, po prostu stwierdziliśmy, że już nie czekamy na gołębie, idziemy teraz odpocząć nad morze. Darek, powiedz, gdzie ty nas zabierasz? Jedziemy nad Morze Północne, do Lanaharm. 50 km 100 i ten, no i tyle. Jedziemy pokazać Piotrkowi, jak blisko już stąd do Anglii, tylko kurwa krał lewi. I już w Anglii będzie ze szkolnym gołąbkami latał. Dokładnie, także jedziemy na Morze Północne. Odpocząć, nic takich lotów. Tak miało być fajnie i spadła gwiazda. Zostałem spadającą gwiazdą. Dokładnie. Z gwiazdy spadła gwiazda.
Czyli jak widzimy hodowcy, tam jest napisane Polacy górą, Bieniek na prezydenta. Na prezydenta, tak jest. I zakładamy nową partię, nazwę wymyślimy. Partia dla hodowców. Tak. Dla pasjonatów. Tak jest. Wszystkie. A takich, co nie lubią, nie będziemy zapisywać. Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców. Witamy. Właśnie czekamy na gołębie. Gołębie zostały wypuszczone ze wszystkich lotów, z czego, co nam jest wiadomo. Z Niemiec poszły o 6:00, to jest 400 parę kilometrów jednak do nas, bo jest lot zmieniony, był w tamtym tygodniu, mieli zamienione loty, także nie jest 600, tylko 400. Jak widać, mocny wiatr w dziób. Ten drugi też 700? Drugi jest 700 ponad, jest wypuszczony też o 6:00 i młode zostały wypuszczone o 7:00, ale widać jakoś wiatry miały być inne, a tu jest dosyć mocno mogą, także Piotrek nam tu czaruje, że będziemy patrzeć z tyłu. No ale ja Darek ci powiem, my jeszcze mamy zabawę, wytłumacz tam, no może tak. Ja może od ciebie to przyniosę do Polski. To jest przywiezione z Niemiec, ze Stanów, wszyscy takie coś robią, w Ameryce to się nazywa albo na talerzu, albo na tacy, a my to mamy na stole. Na stole. I to, no. Także właśnie każdy u nas gołąb, tak jak mówię, nie leci za darmo, jest jakaś zabawa, coś się obstawia, dodatkowy dreszczyk numery emocji, numery. Tak żeby nie było, że tylko tyskie i później nic. A to tyskie i jeszcze na tyskie się może nazwać. Czyli Darek, każdy gołąb jest obstawiony za 20 zł tak zwane, no. Czyli tak. Jest 108 gołębi, pula jest powiedzmy tam. Czy jest kolega tak, hodowcą, czy nie, czy kibicem. Tak, to nie są gołębie, że typujemy, żeby była... tak jakby, no ja bym może wiedział którego, ale to jest lot na młodych i te młode tutaj ja myślę, że to jest taka ruletka, inaczej przyjdą, ale to jest wyciąga sobie losa, tak jak na losa. 2160 zł. No, 2160 zł mamy na... 2260. 2260. Kurczę, no tak. To zobaczymy, czy Wiktor może... No i mamy trzy pierwsze gołębie w zegarze, zabiorą te pieniądze. Piotrek. Jak my wygramy, to nam starczy na samolot powrotny. Tak, nie. Jak ja helikopter wam zamówiłem. Że ten, co ma wozić tego polskiego premiera, go nie stać na niego, to ja wam go tutaj z Piotrkiem sprzedamy dwa młode do Chin. Tak jest. Po tych, po jakich to? Jaguar. Po Jaguarze. Po Jaguarze i po Klimku. Po Klimku. Po Klimku, po olimpijczykach sprzedamy i na helikopter zarobimy. No, żartem, ale... A będziemy... Czekamy niecierpliwie i kurde no. A później będzie baran. A później będzie baran tutaj. Nie tak jak ostatnio kręcony, bo Jarek chce zamówił kręconego, ale mówię no, będzie normalny. Baran jest popularny u nas tutaj. I baran. Także nic, czekamy, zobaczymy, co będzie się działo, tak. Czy będzie koncert, czy żałoba. Ja myślę, coś będzie, na pewno będziemy opijać. Czy będzie źle, czy będzie dobrze, to i tak będziemy opijać. Tak jest, na pewno, tutaj na pewno się nie załamniemy. Także mistrzów i wicemistrzów pozdrawiamy. A my się nie załamujemy. Do przodu. A z czysto z tyłu do przodu, a mistrzowie niech się bronią, bo atakujemy. Tak jest. O! Dawaj! Kod, no z tyłu. Chodź. Kreatyny zapierdolimy, no, a kolega mówi...
No i to wygląda, że już mamy po locie, Wiktorku, gołębie. Słuchajcie, przyjaźń na loty narodowe. Mamy nadzieję, że z tych przyjdzie lepiej, bo to są starsze gołębie. Tu jest pierwszy raz nasze gołębie były z gołębiami w kabinie. No nie chcę powiedzieć, że jesteśmy ostatnie, jesteśmy bardzo słabiutki, mamy przylot, tylko tak jak właśnie, to jest dla nas ten pierwszy lot. No podejdziemy do tego jako trening, że jako trening i no, zleciała się dosyć duża chmura. Także tutaj jest i gołębie, no bardzo, mamy gdzieś około 40 km z porywami wiatr, wogon. Także gołębie wszystkie były nad morzem i tak po prostu nagrałeś, wszystko rzuciło nam od tyłu. No jakby to wytłumaczyć hodowcom, wszystkie gołębie wracały od tyłu, no tak, i ta cała chmara, która przyleciała prawie, no ile, 70 gołębi? No tak, tak. No, to... no zaraz sprawdzimy dokładnie. Znaczy mi się wydaje, że już nam parę tylko brakuje i ten, no i koniec, ale gratuluję Wiktorowi. Pierwszy raz żeśmy go do hazardu namówili, wygrał Wiktorek. No i masz tyle, co byś musiał pół miesiąca robić w Polsce. No, tu masz dobrą, także to jest fajne i tak jak mówię, emocje są. Gołębie, żeby tylko się nam pościągały, to lot pierwszy, to tak jak mówię, lot jest pierwszy. Pogratulować wszystkim wygranym, bo tak jak mówię, chłopakom trzeba pogratulować. Mirek bardzo ładnie nabił i tu paru innych takich zaskoczenia, no co ja wiem, że oni nigdy gołębi nie mieli, a mają, tak jak mówię, no. Przede wszystkim osoby, które nawet na sporcie gołębiarskim jakby się nie znają na tym, na zawodach, a jednak przez obstawianie żyją tym, co nie? No tak, jest tak dużo, mamy tutaj właśnie takich też ludzi, co gołębiami się nie zajmują u nas, ale tak jak mówię, telefonem zadzwonią, pieniądze obstawią i coś się bawimy. No zawsze to jest jakieś umilenie życia w Szwecji. Tam zobaczmy hodowcy z tyłu już, kolejne obstawianie, kolejnego lotu. Ten lot następny to jest jaki? To mamy teraz Niemcy. To jest 400 ileś kilometrów, miało być Hanower, ale coś tam zmienili, nawet nie wiem jak się ta miejscowość nazywa. I one były wypuszczone o 6, także mamy 9, to, no ale ja myślę 5,5-6 godzin będą musiały lecieć te gołębie, bo te akurat mają bardzo mocno znów dziób wiatr. Ale maraton mamy 700, to tamtym powinno być trochę lżej, także może... Mieliśmy w gołąbkach młodych losy, wygrał nasz kamerzysta. Pierwsze miejsce, drugie miejsce ja, czyli i trzecie Wiesław. Piotrek starczy nam na przylot do Polski. Tak, jeszcze. Mają na bilet ja już zapewniony i będą mieli pierwszą klasę w samolocie. Także nie muszą odmawiać. I nie tylko na bilet. I na bilet. I nie tylko. I nie tylko. No. O, jeszcze tak coś zostanie na jakiś mały drink. Czyli teraz na czym to polega? Czyli teraz mamy tak, następne gołąbki mamy danie, losy już rozlosowane. Suma była po 300 koron za los. I mamy pierwsze miejsce. 30 euro od gołębia. Tak. Pierwsze miejsce 1500, drugie miejsce 500 i trzecie miejsce 400. Trzy gołąbki się liczą w każdej puli, w każdym zakładzie. Także każdy gołąbek, który leci, leci za jakieś tam pieniążki. I wszyscy mogą wygrać. Każdy uczestnik ma równe szanse. Nie musimy wygrać, ale w domu ktoś wygra. Tak. Cała pula 2400. I pierwsze trzy gołębie są płacone. Teraz tak. Mamy jeszcze maraton, jeden los. Ten ma maraton po 500 koron. Po 500 koron się składamy. 50 euro od gołębia. 1000 koron to jest 100 euro. 500 euro pula. Tak. To jest 5000, 2000. Ale nie, no mówię 1000 koron, to jest 100 euro, to jest około 400 zł. 500 euro pula. Tak. I mamy 10 gołąbków, zaraz będziemy losować, każdy wykupuje ileś losów, ile tam go sobie uważa. I już no i będziemy, i pierwszy losuje nasz kolega Wiesław, tak? Nie, ja losy robię. Aha, na razie robi losy i zaraz będziemy sobie wybierać. I potem po losowaniu będziemy wiedzieć, każdy będzie miał swój numer gołębia. Dokładnie tak to się odbywa i dosyć to jest takie fajne, bo można sobie trochę parę... Na jakieś małe piwo wygrać. No w edycji, które gołębie młode leciały, to ja zająłem pierwsze miejsce, tak, Jarek ja zajął drugie, no i Wiesław trzecie. Czyli no każdy z nas wyszedł na zysk bądź na zero. Tak? I jest to fajne takie bardzo i dużo kolegów powinno to robić, bo to jest takie no emocjonujące fajnie. Dokładnie. Mam jeszcze dziewczynę, która z losami chodzi, Magda Masny, ale ma dzisiaj wolne. Także czekamy na Czekamy. Ja jeszcze korzystając z okazji chciałbym zaprosić wszystkich hodowców gołębi rasowych, bo też takie hoduję, do Białegostoku na wystawę gołębi rasowych. W tym roku będzie organizowany konkurs krymki białostockiej, także będą bardzo fajne egzemplarze. O, nasz Darek kolega ma krymki, też go zapraszamy do nas. Więc wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, ja i zarząd cały nasz
bardzo serdecznie zapraszamy na wystawę. O, chodź tu, chodź na tę łysłapę. O, i damy rady. I mówią, że gołębie muszą być na głód. Jak chłopecki mówi, że ubogałe kawki, ubogałe mewki będą lecieć, nie kawki. Mewki będą lecieć. Jak dobry hodowca, to i mewkami poleci. Tak czy nie, Darek? No. Jedziemy teraz. Ze słynnym baranem, którego Piotrek lubi. Tak tutaj barany robimy. Nie lubiłem baranów, ale jak pienię, to tutaj. Szary Marek. Polska! Polska! Mamy pierwszego gołębia z Danii. No. Bardzo ciężki lot, bardzo panowie. Wymagający. To wam powiem tak, że szybkość... 900. Nie, no gdzie 900? Znaczy, 900 to był pierwszy gołąb, bo to było pierwszy. Sprawdzimy, ile jest gołębi w ogóle. 11 gołąb na Szwecji. My mamy 7 gołębia na tutaj Szwecji, na Skonę. Na Szwecji to ona będzie 11. Na strefę naszą jest 7. Kurde. Mnie to cieszy, szybko że... 799, a pierwszy gołem na naszą stronę miał 958. Dobra, i Piotruś wygrał. Wiecie czemu mnie to cieszy? Wiktor wygrał młode, a Bugała... A Bugała tak. Polacy górą. Bardzo gratulujemy, Piotrze. Na pewno trzy papierki. Słyszę, w dobrym celu. Najważniejsze, że mamy na powrót. Macie na powrót, na bilet masz. Bo ja już na nogach miałem walić, słyszycie? On już ma ten prowiant szykowany, reklamówkę i patek taki długi ma. I miał takie buty z owczej skóry, na których miał biegnąć do Polski. Super, mnie cieszy, że, no, że jest udało się. Jeszcze nam jeden potrzebny. Życzę ci na pewno po przyjaciół. Ale zaraz przyjdzie. I z przytupem i z gwizdem. Pozdrawiamy wszystkich, dobry na kolejne. Przyjechaliśmy z Darkiem Biękiem na trening młodych. Darek kosze wyciąga. Wiktor chyba śpi. Śpi, ale zaraz zadzwonimy, bo on tam ma nagrać, w domu jest. Jaka to miejscowość tu jest? Nawet 60 km od domu jest. No. Zaraz będziemy... Będą lecieć z 50, z 50, 50. Dalej nie jeździsz? Na treningi. Znaczy jeździłem, ale w tym roku jakoś. No. Lenistwo nas dołapało. Tak jest. Lenia złapaliśmy, a... Będziesz puszczał, czy poczekasz jeszcze? Nie, już puszczamy. Stwierdziliśmy, że to nie jest potrzebne, także... No. Puszczamy, tam chłopaki czekają. Tak jest, no. Niech się dzieje wola. No, tak jest. Mam iść tamtą stronę. O, już. Chyba. Oni ani kółka, Darek, nie robią już, tak? Nie wrócili, no. Ale mam. Zaraz. Ale tamtą stronę mają iść. Poszły prosto na kierunek. No. Ani kółka, boiły się i... No i przygoda dobiega końca, Piotr. Tak jest, witam hodowców. I hodowczynie. Jeszcze i hodowczynie. Piękne, urodne. Tak jest. I wszystkie są urodne. Tak jest, i ze Szwecji, Zara z Wiktorem wyjeżdżamy na samolot. No i tyle, no super spędziłem tu czas, baranka jadłem dobry, bardzo dobry. Muszę mnie Darka zaprosić, żeby mi tego baranka przyjeżdżał. I przygotował wcześniej 2 tygodnie. Po baranku tylko łapka została. To jest, no. Nie, super mi się tu podobało, byłem na locie, no. Tak to wygląda, no za to mu bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Ciebie, mistrzu. I tak to wygląda. Wreszcie jajeczko dostanę, może bez kolejki, nie muszę czekać 2-3 lata. Nie, super, my tu z Wiktorem spędzili czas, no.
No przede wszystkim dzisiaj trening, który był udany. Udany też, no, no. Szybki, może... no i przede wszystkim spokój, cisza. Może... Relaks, Wiktor się wyspał za wszystkie czasy. Może jak wrócę jeszcze, to zdążę na pierwszego gołębia z Brukseli. Dzisiaj tak. Dzisiaj, no bo 10 też. Gratulacje i powodzenia dla wszystkich hodowców, którzy oczekują na, no, jest ciężko, na gołębie. Choć które... 700 już są gołębie, na 700 serię nawet pobili, ale my mamy ponad 1000. To jest różnica, jest na Śląsku, jest duchota i upał, bo do kolegów dzwoniłem. Tak to wygląda, no. Ty jakbyś Darek mógł powiedzieć, bo tam widzę na ścianie masz gołębie, które zakupiłeś od Gabiego van Nabele. Mamy Włocha! Ty, o. To jest prezent od Binka, tego ci nie wezmą. Nie wezmę, nie. Chyba, że wolisz biały. Policjanta, interwento. Pokaż, któremu lepiej? Biały to za mało. Czekaj. Jak byłem, teraz wracam z wakacji. Tam mówię, Dariusz, masz gołębie, które zakupiłeś w Belgii od Gabiego van Nabele na tej totalnej aukcji. Tak. Duże pieniądze wydałeś, ale powiedz mi, co było powodem zakupu tej gołębi? Powodem do zakupu tej gołębi było takie coś, że z kolegą akurat tutaj chcieliśmy kupić parę pary i zrobić tu taką jakby stację hodowlaną, lecz to nie wyszło, ponieważ oni się tam pokłócili we dwóch, a ja tylko miałem im dostarczyć tę gołębię, no i zostały u mnie. A poza tym, jeśli byście kojarzyli temat, to kiedy Van den Nabele sprzedał gołębi, wyszedł gołąb, który wygrał Barcelonę w 2018 roku, to imię tego gołębia było Lloyd, który to gołąb się sprzedał za 250 tysięcy, kupił go Battenburg Van de Merwe. Jak to? Battenburg Van de Merwe. Van de Merwe. Oni go kupili tego gołębia, to był Lloyd i to jest gołąb, tu jest jego ciocia, znaczy ciocia, to będzie pewnie siostra jego matki. Siostra matki, ciotka. No, tak, to ciocia do niego i to było z tego Freddy the Jogger drużyny, to oni mieli tego Lloyda. I to mnie, to jest ta nowa generacja gołębi długodystansowych i to mnie zafascynowało, że wiesz, no coś tam tu trzeba z generacją. Tu masz 12 rok. Tu jest akurat Special Blixem, to jest po bracie Rudego, to jest po Return Blixem, syn Returna Blixem ma, tam masz córkę. Peter Blixen, tam masz syn. 8 i kupiłeś? Tak, tam masz syna Royo Jansen. Znaczy to jest Royo Jansen, to jest syn Jansena. Jansena. I co? I tu masz Renzo Sprutti, razy to. Gino Patrycja, to jest właśnie córka Patrycji znów, to też jest z tej generacji. A wszystkie te gołębie idą na tsunami słynne. To był super gołąb, który wydał bardzo dużo gołębi długodystansowych. I to mnie tak właśnie wciągło w te gołębie. A co z tego będzie, zobaczymy. No, w tym roku jest nahodowanej parę młodej ptoczek. Ostatnie gołębie, no, Van den Nabele, no co? Tak, no to no, zostały po drugie właśnie no. Tak coś się wysprzedaje, no. Wiesz, rozwalili budynek w Nowym Jorku, to każdy cztery jeszcze czas cegiełkę pamiątkę, no, tak? No i tak te gołębie to jakoś pamiątka weszła i tak mówię, no to no, są i zobaczymy. No, akurat ta samica to już poszły gołębie do Holandii, on nie młode, ponieważ nie będę miał imienia tego gościa, ale słynny hodowca i pewnie dzieci Rudego ma z każdego łączenia, z czym Rudy był, ma z każdej pary, a powiedział najlepsze łączenie było jak Rudy był z tą samicą. Rozumiem. I on właśnie, że to była najlepsza samica, a właśnie ona jest ciocią do Lloyda. Mhm. To jest siostra tak jakby matki Lloyda. Także w sumie zakupy były nowe poczynione, nieprzewidywane, bo tak naprawdę. Były to dla przyjaciół tam zakupione. Znaczy ale, nie dla przyjaciół, znaczy chcieliśmy ciebie, coś kupić, ale... że coś z tego stworzyć, a że nie wyszło, tego jakby zostały wszystkie u mnie. I znaczy oni się, ci dwóch wspólników tam się pokłóciło, oni, bo zakupili się w ogóle 9 gołębi, to oni jednego sobie wzięli. I tak mówię, no a to reszta została u mnie, ale to tak chciałem kupić i tak, tylko nie myślałem, że kupię 8, myślałem, że ze 2, ze 4 sobie mieć pamiątkę, dokładnie, no tak to miało wyglądać. A żeby o przybytku głowa nie boli. Dokładnie. Nie boli głowa o przybytku. No a będziesz testował, no już testujesz. Testujemy, no już tak mówię, rok mieliśmy nieudany, ale jakbyś popatrzył, już jeden Van den Nabele był w tych czterech pierwszych, które tu wylądowały. No to były te pierwsze loty, no, rozgrzewki. Co jest ważne, żaden się nie zgubił. Gołębie, 122 gołębie mieliśmy odłożone przed pierwszym lotem treningowym, przed pierwszym lotem konkursowym. To znaczy w lutym jak odłożyłem pierwsze młode i pierwszy lot konkursowy poszedł, było 122 gołębie, ani jeden gołąb nie zginął na treningach, na podlotach, przez jastrzębie, nic. Także
Glebie się czują, to nie wiem, czy to znaczy, że są zdrowe, czy szczęście, ale na pewno latały codziennie. To nie to, że a jak zamkniesz, nie wypuścisz, to nic nie zgubisz. Ale to zdechnie w głębokach, a tu nic się nie... Także wszystko jest w porządku i te naprawdę te fandamental gołębie mają jakiś inny charakter, Piotr, kurwa. Tak, także hodowcy, Piotr, my tylko możemy Darkowi podziękować. Za gościnne. Ja wam dziękuję, żeście przyjali, zapraszamy. Na gościnne, bardzo gościnne, to ja już wiedział. To, jak to nie, 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 ja zapraszam was z rodzinami, dziećmi, bo tam widzisz, to jest kraj, gdzie można trochę do zwiedzania jest. Podoba mi się, to jest kraj, który mi się podoba, szczególnie tu jest gospodarki, mają czystość. Niesamowite czystość. I zauważyłem też, konie tu lubią, no. Konie, tak. Prawie co trzeci, no to są konie. No, konie, no. No, ja bym powiedział, że co drugi. Co drugi nawet, no. No każdy ma tu. No i strusia. No strusie to, no. Strusi jest parę. No. Nie, no, ale tak mówię, no, ja dziękuję wam, żeście przyjechali i no tam... Bardzo jestem zadowolony za to jeszcze raz. Nie ma problemu, ja zapraszamy wszystkich kolegów powoli, także... Mistrz Baranowski był tutaj jako pierwszy, mistrz Polarski jako drugi i Bugałka na pudle zawinował jest jako trzeci. No. Teraz kończę Darek był mistrzem. Który Darek? Bieniek. Tak, ale mnie już to nie grozi chyba zostać mistrzem w Polsce. No, no. Ale z mistrzem ze wspólnych gołębników to tak. Tak, no tutaj będziemy walczyć. Znaczy podloty są dobre, gdzie się tam gołębi pokazują i mocno się pokazują nawet, tak bym powiedział. Treningi, nie treningi, ale to wiesz. Mercedes wygrany. Tak, Mercedes wygrany. Mercedes się już, podzielili na promie z tego co widzę. Tak, tak, no, już były porozdzielane. No, ale tak jak mówię, no, pozdrawiamy wszystkich hodowców jeszcze raz. Hodowczynie też. I hodowczynie i no. I z przytupem i z widzem żegnamy. Tak. Dobry lot. Dobry lot.